21. Hej kochani, witam się z Wami 21 grudnia, czyli w pierwszy dzień zimy. W sumie zima już do Białegostoku chwilę temu przyszła, no ale dzisiaj, wiecie, rozpoczynamy oficjalnie tę porę roku. Ja się zbieram do pracy, już się spakowałam, zrobiłam nam kanapki, no i dzisiaj mnie mąż zawozi, z czego się bardzo cieszę, bo powiem Wam, że tak mi się nie chciało iść na autobus. No więc mam dzisiaj dużo szczęścia. Pracuję cały dzień, także odezwę się do Was dopiero wieczorem, ale odezwę się na 100%. Wrzucam już dla Was też filmik, żebyście mieli dzisiaj tak koło 10 może troszkę wcześniej, zobaczymy jak się wrzuci. No i to by było tyle, muszę uciekać, żeby się nie spóźnić, bo dzisiaj sama otwieram sklep, także do zobaczenia później. Zapomniałaś? Sprawdzam jeszcze raz stokówkę. Mój kierowca w nowej czapce. No jest. Hej kochani, ja już jestem w pracy. Chciałam Wam pokazać moją nową zdobycz. W sumie nowa, nie nowa, bo jest to zdobycz z lumpeksu. Ale jest to taki płaszczyk, słuchajcie, w kratkę, w taką zielono-granatową. O takim kroju troszkę właśnie, nie wiem czy tak to dobrze widać, o takim kroju boyfriend, który bardzo lubię ostatnio, bardzo mi się podoba, o tak może troszkę lepiej, lepsze światło. Jest taki tutaj, wiecie, zapinany, dwurzędowy. Dajcie znać, co myście kosztował, słuchajcie, całe 2 złote. Więc ja się oczywiście nie zastanawiałam, musiałam go trochę ogolić, ale ogólnie chyba jest fajny. Kuba mnie już odebrał i teraz tankujemy auto, bo jutro już wyruszamy w podróż do domu. Ja jeszcze jutro pracuję cały dzień, jak Wam mówiłam, i dzisiaj jestem taka zmęczona, jeszcze jutro mnie czeka, no ale jakoś dam radę. No i zaraz się odezwę do Was z domu, bo musimy tworzyć kalendarze. Dotarliśmy już do domu, więc będziemy otwierać kalendarze i zdrapywać zdrapkę. I może od tego zaczniemy. Tutaj mamy sanie, do wygrania było 100 zł, także już przyzwyczaiłam się do tych codziennych porażek ze świątecznym kalendarzem. Ale mi się zrymowało, ale jeszcze jest szansa, jeszcze parę dni nam zostało. Okej, teraz czekoladka, którą zaraz dostanie mój mąż. Tutaj 21. O nie, zawsze jak mówię, że Kuba dostanie, to jest Kinder Country. Ale nic, ja lubię i on. I tutaj jest takie Kinder Country, oczywiście Kinder Mini. Zoomuje się czy się nie zoomuje? Zoomuje. I jest taki lisek fajny, jakiś taki lisek to jest, czy jakiś taki, nie wiem, zwierz. Także zaraz to Kuba dostanie. I 21, tutaj otwieramy. I znowu, tym razem maska do włosów. Ostatnio mieliśmy szampon. Jakiś Ultimate Shine. Z mango, witaminą B5 i keratyną. Także maska do włosów to też oczywiście zawsze fajna sprawa. I tutaj jest aż 25 ml. Sobie jakoś ustawić kamerę, żebym nie musiała tutaj przystawiać statywu, więc siedzę sobie pod choinką i tak w ogóle to będę się zaraz szła myć i spać, bo jutro znowu pracuję cały dzień, o czym już trąbię od 3 dni, ale chciałam Wam powiedzieć, że po prostu jestem z siebie taka dumna, że dałam radę wytrwać już tyle dni pracując, nagrywając codziennie, montując codziennie. Po prostu, wiecie co, naprawdę, myślałam, że nie dam rady, bo w tamtym roku robiłam vlogmasy i wtedy właśnie nie pracowałam. I tak vlogmasy robiłam na tej zasadzie, że po prostu jak nie nagrywałam vloga, to był jakiś tam inny film. I tak naprawdę miałam tego czasu o wiele więcej i wydaje mi się, że wtedy się mogłam bardziej przyłożyć.
a teraz naprawdę starałam się zrobić ile mogłam. I też bardzo mnie cieszą Wasze komentarze, że właśnie wcześniej zaglądaliście do mnie sporadycznie, a teraz zaglądacie codziennie, bo jest Vlogmas. I tak myślę, co będzie, jak się Vlogmas skończy, bo nie chciałabym, żebyście mnie opuszczali. Bardzo fajnie, fajne jest właśnie to, że jak wrzucę ten filmik, to zaraz, wiecie, rosną te wyświetlenia i że wiem, że tam jesteście po drugiej stronie. To jest mega motywujące. No i właśnie tak się zastanawiam, co tu zrobić, żeby teraz częściej nagrywać, żeby dalej mieć jakąś taką dużą motywację do tego, żeby, wiecie, mimo tego, że jestem zmęczona, żeby dawać radę coś tam zmontować, przygotować i też właśnie takie zwykłe filmy, nie tylko vlogi. Ale też dajcie mi znać koniecznie, co byście chcieli oglądać. Wiem, że byście chcieli oglądać na pewno lumpeksowe zdobycze, natomiast ja nie mam teraz kompletnie czasu. Nie mam po prostu czasu chodzić po szmatkach i to mnie też dobija, bo powiem Wam, że tęskni mi się za tym. Teraz jak będę w domu, to może się uda w jeden dzień skoczyć z Honoratką. Fajnie by było. Oczywiście będzie to na Vlogmasie, jeżeli nam się uda. Coś tam jeszcze miałam Wam mówić, tak. Czy będzie jeszcze Otwieramy? Otwieramy też na pewno będzie, bo zamawiałam coś tam ostatnio z AliExpress, więc na pewno też się pojawi. I tak w zasadzie bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze odnośnie tego, co byście chcieli właśnie widzieć na moim kanale, co Was interesuje, więc czekam na Wasze komentarze. Ja już dzisiaj naprawdę jakoś tak gadam nieskładnie, wydaje mi się, więc po prostu będę się z Wami żegnać. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, bardzo Wam dziękuję za wsparcie i oczywiście mam nadzieję, że widzimy się jutro.